W ciągu ostatnich 2 lat mieliśmy w Polsce do czynienia z falą upadków biur podróży. Tylko w zeszłym roku takich biur upadło 15. Ale przecież, panie doktor, biuro podróży, jak każda prywatna firma, może upaść, może zbankrutować z różnych powodów, może być źle zarządzane, może zmieniła się sytuacja na rynku, może doszło do jakiegoś wydarzenia losowego. Zapytam więc na początek nieco przekornie, dlaczego Najwyższa Izba Kontroli, która stoi na straży publicznych pieniędzy, zajęła się właśnie upadkami biur podróży? Najwyższa Izba Kontroli postanowiła zająć się przestrzeganiem świadczenia usług turystycznych przez biura podróży. Z tego względu, iż ten problem dotknął około 9 tysięcy Polaków. W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy do czynienia z upadkami 21 biur podróży, z czego aż w 13 przypadkach środki zabezpieczeń finansowych okazały się niewystarczające. W 4 przypadkach nawet na pokrycie kosztów powrotu klientów biur podróży do kraju, natomiast w 9 przypadkach na wypłatę roszczeń, z którymi ci klienci potem będą występować. W tych 4 przypadkach turyści zostali za granicą i musieli na własną rękę, tak, wrócić do domu. Nie wszyscy byli na to przygotowani i mieliśmy do czynienia z dość bulwersującymi obrazkami pokazywanymi przez media naszych rodaków, którzy gdzieś na lotniskach koczowali na walizkach z małymi dziećmi i nie wiedzieli, czy wrócą do domu, czy nie wrócą. Kto w tej sytuacji im pomógł? Można powiedzieć, że z punktu widzenia tych osób sytuacja była wręcz dramatyczna. Faktycznie tak było z małymi dziećmi. Byli wykwaterowywani z hoteli. Sam Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego sprowadził do kraju około 5 tysięcy osób, więc można powiedzieć, że sam działał organizacyjnie wręcz jak organizator turystyki bądź pośrednik turystyczny. No właśnie, a ile państwo musiało zapłacić za powrót naszych rodaków do domu? Wysokość środków zaangażowanych przez marszałków wyniosła 0,5 miliona złotych. Z punktu widzenia budżetów samorządów, czy w ogóle budżetu państwa, wydaje się, że jest to kwota niezbyt duża. Natomiast z punktu widzenia tych konkretnych samorządów, gdzie środki te mogły być wydatkowane na inne cele, no jest ona na swój sposób znacząca. Najwyższa Izba Kontroli zbadała ten problem i jej raport przynosi niepokojące stwierdzenie. Otóż mówi, że obecny system prawny nie chroni w wystarczający sposób Polaków przed niewypłacalnymi biurami podróży. Gdyby mogła nam Pani krótko powiedzieć, gdzie system zawiódł, na czym polegał problem? Obowiązujące przepisy prawne uzależniają wysokość posiadanych gwarancji od przychodów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzedzającym okres zawarcia umowy. Przepisy te wskazują również minimalne kwoty gwarancji czy ubezpieczenia, które taki przedsiębiorca powinien posiadać. My wskazujemy na to, iż taki sposób obliczenia tej stawki opiera się na danych historycznych z ubiegłego roku i powiedzmy szczerze, że nie ma wpływu na wartość zawartych umów tego przedsiębiorcy z klientami w roku obecnym. No tak, w poprzednim roku tych turystów wysłanych za granicę mogło być 200. Od tej liczby są ustalane, uzależnione składki, sumy gwarancyjne, a w tym roku tych turystów może być 2000. I nagle się okaże, tak, że dla 1800 zabraknie pieniędzy, gdyby coś się stało. Jest to bardzo realne zagrożenie i w 4 przypadkach w tym roku, tak jak już wspominałam wcześniej, te środki faktycznie okazały się niewystarczające. W przypadku jednego z biur kwoty gwarancji były około 2,5 miliona złotych niższe od roszczeń klientów tego biura. Przy czym te dane też jeszcze mogą wzrosnąć, ponieważ umowy gwarancji zawierane pomiędzy biurem turystycznym a gwarantem przewidują możliwość składania roszczeń przez kolejny rok. Także też dane, które są zawarte w raporcie, jeszcze mogą te kwoty być znacznie wyższe. Pani doktor, a co z tym
pytaniem klientów upadłych biur podróży, jak w ogóle mogło dojść do tego, że one funkcjonowały na rynku. Musimy na początku powiedzieć, iż upadłości są naturalnym elementem gry rynkowej i one będą zawsze. Gdyby odnieść upadłości w branży turystycznej do branży budowlanej, powiedzielibyśmy, że ich było stosunkowo niewiele, a nawet, że był to niewielki odsetek. Wskazujemy jednak, iż obowiązujące instrumenty nadzoru nad rynkiem turystycznym są w dużej mierze niewystarczające. Nie pełnią roli tak zwanego gęstego sita i dopuszczają do funkcjonowania podmioty, których kondycja finansowa nie jest, powiedzmy, bezpieczna dla klientów. Jeśli dobrze rozumiem, minister i marszałkowie nadzorowali na tyle, na ile pozwalało im prawo. Działali tak, jakie narzędzia mieli do dyspozycji, ale te narzędzia według nich są niewystarczające. Te narzędzia są niewystarczające, ponieważ w dużej mierze nie pozwalają na sprawdzenie, i o to najbardziej chodzi, czy zabezpieczenia finansowe na rzecz turystów posiadane przez takie biura turystyczne są wystarczające, czy okażą się wystarczające w tym momencie kryzysowym, jeżeli taki nastąpi. Zatem po pierwsze sumy gwarancyjne, inny sposób ich naliczania wydaje się konieczny. Po drugie doposażenie organów nadzoru państwa nad rynkiem turystycznym w dodatkowe, skuteczniejsze narzędzia. Ale po trzecie wiem, że Najwyższa Izba Kontroli postuluje także powiększenie dostępu zwykłych ludzi, klientów biur turystycznych do informacji o tych biurach. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to nie jest mrzonka, żeby każdy z nas dokładnie znał sytuację prywatnej firmy? Wydaje się, że tę sytuację zna tylko jej właściciel. I tak faktycznie jest. Oczywiście, że jako klient biura podróży mogę skorzystać z rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Mogę również wejść na stronę ministra sportu i turystyki i sprawdzić, czy interesujące mnie biuro znajduje się w centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Tam przede wszystkim dowiem się, czy biuro zostało wpisane do rejestru, a więc czy spełnia wymagania określone w ustawie o usługach turystycznych. Potencjalny turysta może dowiedzieć się w tych rejestrach, w tej ewidencji, o której Pani wspomniała, czy dane biuro podróży działa legalnie, ale czy jest rzetelnym biurem podróży, tego już się nie może dowiedzieć z tego źródła. Mogę niestety tylko to potwierdzić, ponieważ nie wiemy, jaka jest faktycznie kondycja finansowa biura. Czy w Pani przekonaniu, jeżeli zalecenia Najwyższej Izby Kontroli zostaną wprowadzone w życie, ten system będzie lepiej chronił turystów? Mam nadzieję, że tak, ale szczególnie zależy nam na tym, aby te sumy gwarancyjne można było aktualizować w ciągu roku, tak aby wysokość gwarancji była adekwatna do liczby rezerwacji, do wartości umów zawieranych przez biuro turystyczne z klientem, i będzie możliwe zarówno zapewnienie powrotu na koszt organizatora klientom tych biur, jak również wypłata odszkodowań czy wypłatę nadpłaconych środków. Turystom zaoszczędzimy niepotrzebnych nerwów, a państwu niepotrzebnie wydanych środków. Jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.